Heroes of Might and Magic, kolekcja wszechczasów, to ekskluzywne wydanie najpopularniejszej strategii turowej na peceta. W eleganckim, złoconym pudełku znajdziecie 5 części gry z oficjalnymi dodatkami, 4 bonusowe płyty, m.in. ze ścieżkami dźwiękowymi, 2 obszerne, kolorowe albumy w twardej oprawie z pełnymi instrukcjami do gier oraz rysunkami i grafikami, bestiariusz, talię kart tarota ozdobionych artami z gry oraz unikalną koszulkę z rogatym demonem. Pierwowzorem dla omawianej serii było King's Bounty, ale popularni herosi szybko i zdecydowanie przyćmili protoplastę. Podstawowe zasady są wspólne dla wszystkich gier serii. Z reguły zaczynamy z zamkiem oraz bohaterem będącym jednocześnie dowódcą armii. W warowniach zaciągamy oddziały, wznosimy budowle, by móc rekrutować coraz lepsze jednostki, oraz stawiamy obiekty pomocnicze, takie jak na przykład wieże magii, umożliwiające herosom naukę czarów. Równolegle do rozwijania zaplecza prowadzimy akcje ofensywno-eksploracyjne. Na początku mają one na celu głównie zdobycie potrzebnych zasobów, a ewentualne starcia ograniczają się do wycinania obstawy surowców, kopalń i tym podobnych. Żyjemy sobie spokojnie, zdobywamy zamki neutralne, zaciągamy nowych herosów, słowem rozwijamy się. Z czasem jednak na swej drodze napotykamy bohaterów przeciwników. Wtedy rozpoczyna się pojedynek intelektów i próby wzajemnego przechytrzenia przeciwników. Poprzez atakowanie oponentowi armii licznych, ale dowodzonych przez niedoświadczonych herosów, zdobywamy doświadczenie. Naczelną zasadą wszystkich heroesów jest to, iż postać bohater znacząco oddziałuje na swoją armię. W większości gier atrybuty herosa wprost sumują się z analogicznymi parametrami potworów, poprawiając ich wartości bojowe. Bohaterowie zaś są rozbudowywani analogicznie do postaci znanych z klasycznych RPGów. W miarę odnoszonych sukcesów zdobywają doświadczenie i stają się silniejsi. Warto więc, by jak najwięcej walczyli i kształcili się. Tyle podstaw. Rzecz jasna, heroesi, jak na niezwykle rozbudowane gry przystało, mają jeszcze całą masę cech wspólnych, jak na przykład występowanie neutralnych budowli, w których można zaciągać oddziały, ale to szczegóły. Najważniejsze jest to, że wszystkie części Heroes of Might and Magic cechują się bardzo prostymi i przejrzystymi zasadami oraz ogromną różnorodnością możliwych zagrań. Zupełnie jak szachy. Z tego też powodu doskonale nadają się do zmagań kilku osób. Również przy użyciu jednego komputera na zmianę. Ewolucja cyklu Heroes of Might and Magic jest niezwykle ciekawa. Pierwsza gra ukazała się w 1995 roku. Cechuje się ona niezwykle ciepłą, wręcz bajkową oprawą graficzną oraz unikalnym podejściem do kwestii magii. Tu nie ma many. Każdy bohater dysponuje określoną pulą zaklęć i po wykorzystaniu ich w bitwie musi wracać do zamku. Wiąże się to z wieloma kwestiami natury strategicznej i jest jednym z wielu powodów, dla których gracze wciąż wracają do tego tytułu. Drudzy heroesi mają grafikę w wyższej rozdzielczości, wciąż utrzymaną w bajkowym stylu, ale jakby nieco doroślejszym. Tak, to jakby gra dorastała wraz z graczami. Tytuł ten wnosi nowe typy zamków, masę stworów oraz możliwość uczenia bohaterów umiejętności specjalnych, na przykład zwiększając im zakres ruchu lub pole widzenia. Największe znaczenie strategiczne miało jednak pojawienie się many. Od tej pory magowie uczyli się zaklęć raz na zawsze, a potrzebną do ich rzucania energię mogli odnawiać w różnych miejscach. Znacznie zwiększyło to popularność bohaterów, czarodziejów w oddziałaniach ofensywnych. Heroes of Might and Magic 3 jest ukoronowaniem idei zawartych w poprzednich częściach. Styl grafiki robi się lekko mroczny, dopasowując do gustów dorastających wraz z serią graczy. Wraz z tą częścią pojawiają się oczywiście nowi bohaterowie, zamki, jednostki i umiejętności herosów, a wśród nich biegłości w posługiwaniu się konkretnymi szkołami magii. Od tej pory efekt działania czaru zależy od skilla bohatera. Na przykład przyspieszenie normalnie obejmuje jeden oddział, ale po rozwinięciu magii powietrza będzie miało masowy efekt. Heroes of Might and Magic 4 to powrót do bajkowego stylu oraz rewolucja w podejściu do bohaterów. Od tej pory nie są już jedynie dowódcami operującymi spoza pola bitwy, lecz normalnymi jednostkami, które mogą poruszać się po planszy taktycznej i atakować, a również odnosić rany i ginąć. Innowacja ta pociąga za sobą gigantyczne zmiany w strategii gry. Możliwe staje się bowiem stworzenie istnego Supermana, zdolnego w pojedynkę pokonywać całe armie. Jednak by go wyszkolić, musimy stoczyć ogromne ilości bitew. Często szukamy więc walki tylko po to, by zdobyć doświadczenie. Heroes of Might and Magic 5 to ukoronowanie całej serii i jednocześnie powrót do korzeni.
Zamki i mapy strategiczne są śliczne, a trójwymiarowe bitwy po prostu zachwycają. W części tej bohaterowie znowu są głównie dowódcami armii. Owszem, czarują i używają zdolności specjalnych, ale nie są już traktowani jak zwykłe jednostki. Wróciła także idea upgrade'owania stworów bojowych. Z większych innowacji wymienić należy możliwość uczenia się bohaterów całej masy umiejętności, często dostępnych wyłącznie dla danych klas postaci. Heroes of Might and Magic kolekcja wszechczasów to najpiękniejsze i jednocześnie najpełniejsze wydanie tej kultowej strategii turowej na peceta. Kolekcjonerom i fanom serii nie mogła trafić się większa gratka. Wszystkie gry w jednym pakiecie, a do tego cała masa unikalnych dodatków.